Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey, widzimy się po raz kolejny w Sekiro. I na wstępie mówię, że dosyć mocno podniosłem jasność, bo zauważyłem, że odcinki ostatnio za ciemne wychodzą. A więc bez zbędnych cergieli lecimy. Dzisiaj naprawdę mało czasu, bo jestem... No, powiedzmy... W trakcie przygotowywania się na dosyć... Długą podróż. Tak, dla tych ciekawskich bardziej to... Kolonia po prostu... się zbliża, na której zgłosiłem się do uczestnictwa wolontariackiego, po prostu rozumiecie. Pomagać przy dzieciakach i na takie tam rzeczy. No, no nie będę się teraz tłumaczył jakoś szczególnie, więc po prostu przygotowania idą pełną parą i tak... No, ledwo znajduję czas ostatnio na nagrywanie. Więc no nie będę teraz może dużo gadał o tym, dlaczego tak jest. Dlaczego nie jest inaczej czy coś? Nie no, ja po prostu spróbuję tutaj nie umrzeć. Dobra, wiecie co, zepsułem. Lecimy jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz obraz będzie dla was dużo lepszy. Ja co prawda musiałem mocno przyciemnić to na monitorze, żeby u mnie nie było zbyt jasne. No ale wiem, że YouTube ma skłonności do przyciemnienia wszystkiego, więc... No powinniście się cieszyć, że byłem na tyle miły i poświęciłem swój komfort nawet na rzecz was. No ale dobra. Więc gdzieś odcinek, nie wiem, czy 15 minut, czy ile. Jak osiągnę cel, to po prostu skończę. A, znowu mnie zauważył gość. Muszę wam przyznać, że brakowało mi takiej... zdolności jak ta. Mam w sumie techniki bitewnej. Są sztuki walki, no nie wiem jak to nazwać. Ale tak czy jak brakowało mi tego. Coś szybkie, dobre do eliminowania pojedynczych celów. No, no po prostu fajna rzecz. Nic zadać, nic ująć. Oho, już mnie zauważają. Zresztą nie problem, bylbym tylko tego z siekierą mógł... O, właśnie w ten sposób. A tego na szybko. Właśnie tym. I za to uwielbiam tą technikę. Jak ostatnio mówiłem, może nie jest najlepsza, bo znam wiele przydatniejszych, ciekawszych. No ale jednak, ze sam w sobie... fragment historii... To Moe czy jakoś tak, ta kobieta. No jest dosyć istotna dla historii. Czemu? Dowiecie się może niebawem. Zdolność sama w sobie też super. Po prostu idealnie komponuje się z moim stylem gry, czyli szybkim. A jak widać też dosyć skuteczna, więc... No nie ma co... na nie narzekać, fajna. No może poza tym, że dałem się trafić teraz tą strzałą. I tak, wiem, że mogłem to zrobić płynniej, no ale... Jak już mam jedną z moich bardziej ulubionych zdolności, to nie ma przebacz, będę jej nadużywał prawdopodobnie ciągle. I teraz tylko pozbierać wszystkie rzeczy, które tutaj się pochowały. Więc gdzie to było? Będę już tu gdzieś jakiś... No dokładnie, właśnie tego szukałem. Większość z was może nawet nie wiedzieć, na co mi to coś. Ale wprost mogę powiedzieć, że... Każda sztuka jest noc... No w sumie na wagę złota. W szczególności względem tego, co planuję w najbliższym czasie robić. Niby bez tego da się przeżyć, da się wykonać wszystko, no ale... Uwierzcie, no... Zamiast bić paru przeciwników dobre 5 minut, jestem w stanie ich pokonać w oczywiście korzystnym ustawieniu wszystkiego w... połowę tego czasu, a nawet mniej. Dobra. Na to starcie shuriken nie będzie potrzebny, zamiast tego tuporek. No i oczywiście jest kolega. I jeszcze raz. You've done well to come this far. For a rogue, you are a worthy shinobi. My duty is to protect the young lord, Lord Kuro. Lord Ishin would never forgive me should I fail. Let us fight together! I się zaczyna starcie. Czy wy widzicie to? Jak ja tu zlamiłem już na wstępie? A ja chcę tutaj zwyciężyć jeszcze, no. No. Nie ma szans. No,
Najwyraźniej po prostu polegnę jak zwykle. Tja. Jak za dużo mnie bije. No, prawdopodobnie kwestia tego całego demona. Prawda, nie jestem przekonany, ale jestem w stanie uwierzyć w taką wersję. Więc też z tego powodu... No, dobra, co ja tutaj próbuję powiedzieć? Jakieś sensowne słowa, jak nie potrafię gadać z sensem. I dobra, okazja na kilka szybkich ciosów. Tak, ta technika akurat jest u niego znacznie przydatniejsza niż w przypadku walki z większością oponentów. Super, trutka, szybko. Łyk tykwy. No, nie wiecie co, nie. Prawdopodobnie starcie mi się nie powiedzie. Chociaż... No, gdzie to jest? Spróbuję zastosować starą technikę, której się nauczyłem. Jakoś w połowie podejścia ostatniego do gry. Czyli po prostu... Jeśli nie mogę czegoś pokonać, trzeba to podpalić. Nie wiem, czy jest to skuteczne. No. Nie udało się. Mamy pierwszą śmierć. Dobra. Tym razem mam trochę inny pomysł. Otóż spróbuję podejść do bitwy bardziej na spokojnie. W zasadzie wyeliminować ich jak najwięcej, zanim tamten się zaangażuje. I wykorzystać już jego do pełni, po prostu w starciu z pijakiem. Nie będę się przejmował niczym pośrednim. I to w sumie nie wiem, czy jest na to sens, żebym się tymi tutaj gośćmi zajmował. Dobra, spróbuję ich po prostu przebiec. Pewnie będę żałował, ale... W sumie jestem już na takim etapie, że nawet utrata tych wszystkich, dajmy na co, pieniędzy, które mam ze sobą, czy chociażby, no nie wiem, całego doświadczenia mnie jakoś szczególnie nie boli. No, po prostu w wolnej chwili jestem w stanie to odfarmić. Owszem, będzie to kosztowało sporo czasu, którego teraz nie posiadam. Ale jeśli teraz tego nie zrobię, to zawsze można zrobić to później. Albo w ogóle tego nie robić, bo... Z mojego doświadczenia wiem, że w Sekiro da się... spokojnie przejść całą grę bez... jakichś szczególnych... No... Bez jakichś szczególnych umiejętności czy czegokolwiek. Jedyne, co tak naprawdę potrzeba, to... koralików i wspomnień. Te wszystkie rzeczy, które tutaj można opanowywać, te umiejętności, to wszystko są po prostu miłe dodatki. Które jak nic, z tym się zgodzę, mogą drastycznie ułatwić grę, ale bez nich też da radę. Dobra. Dobra. Jak najwięcej wyeliminować. Po czym odwrót, pastylki i jeszcze... Dobra, nie. To nie ma sensu w ten sposób. No, czy wy to widzicie? Dobra, nie. Ja nawet nie wiem, co ja próbuję w ten sposób osiągnąć. No cóż. Moje prawdziwe ja po prostu się uwolniło. Jak nic. Mamy prawie 10 minut. I dalej nic nie zrobiłem.
Miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej. W szczególności, że tym razem już naprawdę muszę na krótko to wszystko zrobić. Czy w sumie na krótko? No, rozumiecie, mam mało czasu. Jak mówiłem, na dzień wyjeżdżam, a... No muszę jeszcze chociaż kilka odcinków wam na zapas przygotować, więc... Pewnie jak zwykle wyjdzie pół godziny. Chociaż jeżeli tak się stanie, to już naprawdę będzie dla mnie niedobrze, bo nie dosyć, że mniej czasu będę miał na... No w sumie nie mniej czasu, tylko mniej ich przygotuję. To jeszcze takie długie, będą się długo wrzucać. Dobra, w sumie nawet nie wiem, co ja chcę przekazać w ten sposób. I oczywiście pieseł. Głośno, bo jakby inaczej. W sumie dużo tutaj tego złomu żelaznego i prochu będę mógł nazbierać. Oczywiście, gdyby to mi było w ogóle potrzebne. Patrząc w sumie na... Patrząc tak ogólnie na to, co planuję osiągnąć, to będzie potrzebne. Może, później. Chociaż, żeby nie było, ja tam jakoś tak szczególnie nigdy nie zwracałem uwagi na to, co jest potrzebne, więc... Mówię, może być potrzebne, może okazać się, że nie będzie, może się okazać, że... Jest tak potrzebne, że po prostu... Teraz porawiać. I w sumie takim, można powiedzieć, nudnym sposobem starodawnym wbijania pojedynczego prawdopodobnie pokonam wszystkich, których muszę pokonać. Tym samym znacznie ułatwiając sobie bitwę. Nie, przez płomień nie ma co. No... Jest jaka lama. Dobra. Czyli na pijaka iść bez wskrzeszenia. Znowu mnie zauważył. Wiecie co, nie. To nie jest dzień na Sekiro, jak już widzę. Chyba będę musiał znać jakąś inną grę, którą mam, ponagrywam na pozostałe dni. A też w sumie to może być też dobry pomysł, żeby tutaj wziąć pijaka i tylko z nim się bić, a później resztą się zająć. O! Super! Wyłączyłem nakładkę. Wyłączyłem przekwitowanie achievementów w ogóle tego wszystkiego. Nie! I tak będzie przekwitowało, że ktoś gra w Europkę czy cokolwiek tego typu. Chyba właśnie znalazłem idealne rozwiązanie mojego problemu wcześniejszego. Wiecie co? Tak. Jestem prawie pewien, że właśnie przypadkowo można powiedzieć, że nawet załatwiłem sobie sposób na ubicie tego bossa bez wskrzeszenia i to też bez większych problemów, jak widzicie. Tam wiem, że to w sumie mini boss, czy tam w sumie... No, nie ogarniam, jak to w Sekiro jest zrobione. Kiedy można traktować coś jak prawdziwego bossa, kiedy jako mini bossa, kiedy jakiegoś takiego... No, że tak to nazwę średniaka. Bo wiem, że tutaj właśnie jestem... Podoba sobie miniboss, to chyba jest to coś takiego... Jest to ten oponent, którego w ogóle nie trzeba się przejmować pokonaniem, żeby przejść dalej. Te średniaki to są takie, za które nie dostaje się wspomnień, ale jednak są wymagani do pokonania. A miniboss to ten taki całkowicie... No, a główny... Jezu, już się plączę. A główny to jest ten właśnie, za którego jest wspomnień. Może coś tego typu. No, jak mówiłem wam... Nie za bardzo się w tym wyznaję. Dla mnie boss to boss, po prostu wszystko co jest w ten sposób to jest boss. Dobra. Jestem blisko zwycięstwa, nie mogę teraz sobie pozwolić na błąd.
super. O, proszę, proszę. Co prawda nie przeżył. No i kolejna sakę. I mamy koralik. Co prawda szkoda, że nie przeżył, bo z tego co kojarzę, jest jakiś tam fajny dialog, jak on przeżyje. Ale poza dialogiem nic nie ma. Tak więc teraz na spokojnie mogę znowu w ten sposób to zrobić, chociaż... Chociaż nie no, nie będę aż tak się bawił tą sztuką. Ona jest przydatniejsza, jak się jej rzadziej używa, nie jak ja spamię tym na prawo i lewo. Dobra. Niemniej jednak odcinek chyli się ku końcowi. I nawet nie będę udawał, że nie. Mówiłem mało czasu, cel na dzisiaj osiągnięty. Czyli w sumie w tym wypadku to jest pokonać tego pijaka. No i ulepszyć sobie jeszcze bardziej życie. Moje plany takie całkowite wymagają jak najwięcej witalności. Nawet nie wiem, czy nie będę jeszcze bardziej zbierał tych koralików, zanim pójdę spotkać się z ostatecznym bossem tego miejsca. Bo z moich doświadczeń mogę wam wprost powiedzieć, że nie należy on do łatwych. A jak nie należy do łatwych, to no, najczęściej kończy się na tym, że ginę 50 razy, zanim w ogóle uda mi się go raz uderzyć, więc... Jeszcze jakiś dialog? Dobra, nic więcej nie ma. Więc tam nie można się spotkać tego całego Inusuke, czegoś tak i w ogóle, ale... Nie będę się zajmował tym teraz, to jest materiał na... W sumie za kilka odcinków prawdopodobnie. Póki co zwiększamy pasek żywotności. Dużo lepiej. Mam 3 punkty. Dali w sumie za mało. I teraz w sumie mam prośbę do właśnie wszystkich, którzy to oglądają. No, nic wielkiego, ale jednak. Co mam najpierw zainwestować, bo z powodu tego, że znam grę, wiem, że muszę szybko osiągnąć to i tutaj też to, więc nie wiem, czy najpierw chcielibyście, żebym zainwestował w takie rzeczy, z których raczej nie będę korzystał. I moc napełniania płomieniem mojego miecza. Czy najpierw miałbym pozyskać tutaj coś, co trochę ułatwia starcie z oponentami posiadającymi miecz? Kolejną rzecz, której nie będę używał. I technikę, która może okazać się przydatna. No ale... To tylko na razie moja prośba taka niewielka do was. A na obecny moment, jak już mówiłem, kończymy. Odcinek dużo krótszy niż zwykle, no ale trzeba było, więc trzymajcie się. Cześć!